Heleną Maziarz Tartyk. Urodziłam się na Wołyniu. Rodzice moi, Julian i Maria Maziarz, urodzeni w innych częściach Polski. Mamusia z Krakowskiego, tatuś z Lwowskiego. Tatuś był młodym oficerem, był legionistą i miał nadane kilka hektarów ziemi. Mieszkaliśmy na Wołyniu, blisko Rożyszcz. Ok? Grudzień. Jeszcze było ciekawe zajście, bo koło nas była granica rosyjska w Kołkach. I tam polskie oddziały spotkały się z rosyjskimi oddziałami. I Ukraińcy tak w tych Kołkach, nie w Kołkach, jakieś inne miejscowość, ale bardzo blisko nas. I tam właśnie Ukraińcy podbuntowali wojsko rosyjskie, że my napadamy na nich, męczymy ich i tego. I prosili o pomoc rosyjską. Więc wojsko polskie, poddając się z tej granicy rosyjskiej, szło w kierunku Kowla i Równego. Tam się mieli poddać. Ale na naszej osadzie nastąpiło spotkanie i Ukraińcy na wsi, dwie mile, nie wiem, było od nas ukraińska wioska. I tam właśnie usadowili się Ukraińcy w stodole i jak się spotykał oficer rosyjski z naszym oficerem, żeby sobie podać broń i powiedzieć, że tylko idą, żeby zdać broń, że idą już z pogranicza. Więc wtedy Ukraińcy zaczęli strzelać i zabili kilku polskich oficerów, a wtedy on, ten co już był zabity, jeszcze miał siłę tyle krzyknąć, że on myślał, że to rosyjskie i krzyknął na bagnety go. No i wtedy żołnierze rzucili się na rosyjskie wojsko. Tak, także wybuchła wojna i pociągła się w tym kierunku, bo swoi zaczęli uciekać, nasi żołnierze zaczęli uciekać do lasu. I wojsko, naszego wojska nastawili te karabiny maszynowe i po wojsku, żeby wrócili, żeby nie uciekali tego. A myśmy z mamusią, nasz tatuś już był też w tym włączony do tego wojska, jak i ekosanitariusz i wszyscy mężczyźni z osady byli też. A kobiety, jak która gdzie mogła, kryła się, a mamusia miała najwięcej dzieci, bo swoich miała dużo, jeszcze i sąsiednie dzieci. I uciekłyśmy do, były w Polsce takie lochy, to tak jak tutaj, czy zimne to było, jak to miało określić? Takie ziemianki. Takie tak, że to się trzymało w zimie rzeczy, które się nie psuły, tam zimno było. Więc myśmy weszły do tego lochu, a żołnierze nas zaczęli po prostu przyciskać. No i mamusia zaczęła krzyczeć, także po głowach tych żołnierzy, żołnierze zaczęli nas dostawać z tego lochu i wyszliśmy, uciekaliśmy do lasu. Do lasu nie było daleko. Uciekając do lasu, te granaty i to tak biły, że ja, mamusia szła pierwsza, a ja najstarsza w rodzinie szłam za całą gromadką. I jak uderzył granat, to taką dziurę wyrył, że ja wpadłam do tej dziury i mnie to przykryło. Tak, ale nic mi się nie stało. Odwaliłam tą kawał ziemi, wstałam i poszłam dalej. Poszliśmy i ukrył nas Ukrainiec. Ukrył nas przez całą noc w zbożu. Bo już jego koledzy Ukraińcy obszukiwali, czy czasami nie ukrywa kogoś z Polaków. Ukrył nas w zbożu, a nad ranem wyprowadził nas i wprowadził nas do lasu. W lesie jeździły rosyjskie samoloty i strzelały. Także kule leciały między nami. Moja siostra młodsza trzymała obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej na piersi i tak się biedna modliła, żeby się nikomu nic nie stało. No i dzięki Bogu wyszliśmy wszyscy. Wróciliśmy z powrotem do swojego domu, ale tatuś bardzo chory był, bo cały czas opatrywał rannych. A później przyszli Ukraińcy, zabrali tatusia i kazali zebrać wszystkich pomordowanych żołnierzy i w jednym grobie na tym cmentarzu wiejskim pochowani zostali. I ci, co zbierali tych żołnierzy zabitych, mieli być zabici też.
ale w ostatniej chwili już ulotki rosyjskie rzucały, donosiły, że nie wolno nikogo zabijać. I do nas przyjechał jeden z Ukraińców i powiedział: nie płaczcie, wasz ojciec wróci do domu. No i ojciec wrócił. To takie były mniej więcej przejścia, prawdopodobnie od początku wojny do 2 tygodni. Takie było coś. A wypędzono nas pod koniec września z naszych domów. Ukraińcy. Ukraińcy, tak. Ukraińcy wypędzili nas z naszych i tylko tyle mogliśmy zabrać, co się na wóz zmieściło. No i wyjechaliśmy do tatusia kuzynki koło Łódzka. I tam żeśmy się zatrzymali ze 2 tygodnie i tatuś ciągle szukał domu, żebyśmy mogli wynająć jakiś dom i żeby się można było zadomowić, żeby choć na zimę jakiekolwiek zapasy zrobić, tam się zatrzymać. I dostaliśmy ten domek, tak jak wczoraj przeprowadziliśmy się, a rano przyszli po nas Rosjanie już wywieźć nas. Także ja byłam ubrana i miałam iść po mleko. Jak zaczęli stukać do drzwi, to ja otworzyłam drzwi, wtargnęli wszyscy czterej, 2 Ukraińców i 2 żołnierzy rosyjskich i od razu do sypialni tatusia wzięli, posadzili na krześle i 2 Rosjan stało obok niego, nie dało mu się ubierać, nic, tylko tak mamusia miała wolne poruszanie i pomagałam jeszcze, co było niespakowane, pierzyny, pościel, braliśmy to wszystko. No i dopiero wtedy tatusiowi mamusia przyniosła ubranie i on się ubrał tak na tą bieliznę nocną, ubrał ubranie i tak go wyprowadzili do tych sanek, no i wyszliśmy i taka była nasza droga do Łódzka. W Łódzku wpakowano nas do bydlęcych pociągów. Staliśmy tam jeszcze 2 dni, po 2 dniach wyruszyliśmy w drogę do Rosji. Straszna była, straszna, bo to jedzenia nie było, mamusia miała worek śliwek suszonych, to tak karmiła, tak karmiła cały ten pociąg, w tym naszym przedziale ludzi, bo bardzo mało ludzie mieli jedzenia. Tam ktoś złapał bułkę chleba, ktoś kawałek wędliny, ale mało. Czy oni wam mówili, dokąd was będą wieźli? Nie, nie mówili. Peresiudajm was for na jak się mówi, inne miasto. Drugie miasto, tak. To tylko tyleśmy wiedzieli. Nie wiedzieliśmy dlaczego, nie wiedzieliśmy gdzie. Wsadzono, zamknięto i wieziono. Wieziono 2 tygodnie i znaleźliśmy się w Rosji, koło Archangelska. Nie byliśmy na samej Syberii, ale to też tylko udało się nam, że znajomi nasi byli w tym właśnie malutkim posiłku, gdzieśmy się zatrzymali Kopytowo i zabrali nas z tej kolejki, gdzieśmy mieli dalej jechać już w głąb Syberii, zabrali nas do siebie, do mieszkania. Z tamtych okolic, z których pochodziliśmy? Nie, 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 oni byli tak samo, ale już byli pierwsi tam, już przed nami przybyli. I tam się tam byli zatrzymani i mieli pokoik. I zobaczyli nas i wiedzieli, że tamci ludzie już jadą w głąb w Syberii, bo już tutaj zapełnili. I wzięli nas do swojego mieszkanka i myśmy tam z nimi mieszkali ze 3 dni i po 3 dniach, jak już transport odszedł, poszliśmy do komendanta i udawaliśmy naturalnie naiwnych. Powiedzieliśmy, że zatrzymaliśmy się chwilę i nie wiedzieliśmy, że już tamci ze znajomymi, że ludzie odjeżdżali i czy będziemy mogli zostać tutaj. A często ten transport się zatrzymywał w ciągu tych 2 tygodni? A w tych 2 tygodni ja nie pamiętam dokładnie, wiem, że przed Moskwą był jeden przystanek, bo tak nieraz i 2 dni pędził, tak, ale już jak ludzie strasznie bili do drzwi, do tego, że wody, bo wody nie mieliśmy, no to wtedy tak zaraz na boczne kotory zjeżdżali, ale ja nie pamiętam nazw, jak się to nazywały, tak, te miejscowości. Wiem, że przed Moskwą mijałyśmy Moskwę z bokiem, to ci, co znali częściowo Rosję, to mówili, że przejeżdżamy koło Moskwy teraz, tak. No i w tym posiłku ten komendant nam pozwolił zostać. Był dosyć możliwy, zostaliśmy tam. Tatuś zaraz został dołączony do kompanii wycinania drzew w lesie, a ja przez zimę jeszcze nie pracowałam. Dopiero na wiosnę wysłano mnie do sianokosów.
ale pojechałam tam z tymi ludźmi do tego Sianokosów, ale okropne komary cieli, okropne. No i strasznie chciałam do łazienki. No i tu nic nie ma, więc poszłam w las. I jak poszłam w ten las, postanowiłam uciekać, że nie będę na tym Sianokosach, nie będę tam. No i uciekłam, zabłądziłam w tym lesie. I jakieś to mówię, ciągle mówię, że miałam jakąś opatrzność boską, bo jakiś dziadek wyrósł dosłownie między tymi konarami, tymi poprzewracanymi drzewami spod ziemi i wskazał mi drogę, żeby szła do rzeki i tam koło rzeki prosto, mówi, nigdzie nie zbaczaj, tylko idź prosto. I będzie rzeka i tam zawołaj, chociaż już będzie późno w nocy, ale tam przyjdzie człowiek i przewiezie cię i pokaże ci, gdzie masz iść do Kopytowa, tak się nazywał nasz posiołek. No i tak było. I tak wyszłam z tego. Nikt pani nie poszukiwał? Nikt. Byłam, przyszłam do domu, w nocy zapukałam do mamusi, mamusia się okropnie nastraszyła, skąd ja się wzięłam. Wiem, że pojechałam z ludźmi na te Sianokosy. No a ja tylko powiedziałam, że uciekłam i prosiłam, że położyć mi spać, bo jestem strasznie zmęczona. I myśleliśmy, że rano będą jakieś poszukiwania, że będą jakieś dochodzenia, że może mnie nawet ukarzą. Nic, nikt nie spytał. Zginęłam i decyd. No ale później po tym, jak już skończyłam 14 lat, już wysłali nas znowu tak cztery dziewczynki do Solwiczegodzka. To było miasteczko niedaleko nas, 30 km. I tam ogrody sadzone były i kopałyśmy koło tych ogrodów. Cały dzień pochylone i tak. To taka była moja praca. Rodzeństwo, pani, młodsze rodzeństwo. A młodsze rodzeństwo poszło do szkoły. Była szkoła? Tak, była szkoła. Wszyscy, ja byłam najstarsza, a wszyscy cała. Brat jeszcze nie był najmłodszy, Alfred, to jeszcze nie mógł do szkoły iść, a Józiu i Krysia i Pola poszli do szkoły. Czy mieliście już jakiś państwo dom tam? Tak, tam nam dali w blokach, dali nam mieszkanie, duże mieszkanie. I jeszcze ciekawa, pierwsza noc, to wszyscy to przeszli. Położyliśmy pościel na podłodze, podłoga była dosyć czysta, to nowe bloki budowane, specjalnie, ja myślę, dla tych ludzi. Z cegły czy z drewna? Drewniaki, tak. Wszystko z drzewa. Było okno, także na drugim piętrze, nawet dwupiętrowe, także myśmy byli na piętrze. Tylko okropnie dużo pluskiew było w tym drzewie. I te pluskwy nas dosłownie chciały zjeść. No nie mogłyśmy spać, ale mamusia gdzieś miała trochę nafty i porwała ręczniki i obłożyła, na drugi dzień już obłożyła to nasze posłanie ręcznikami umoczone w nafcie. I wyprowadziły się, a naturalnie wszystkie te szpary, żeśmy smarowały naftą, tak żeby je wyplenić, te pulpy, no i wytępiłyśmy. I później już spokojne noce mieliśmy, ale calutki czas spaliśmy na tej podłodze, nie dostaliśmy żadnych łóżek, żadnych materacji, niczego, tylko tak w całą siódemkę spaliśmy. Jeszcze mi się braciszek urodził, tam on urodził na tym posiołku. Bardzo zimno było zimą. Bardzo, bardzo zimno. Staliśmy, odzież od nich? Odzież dostaliśmy z buty, balanki. To dostaliśmy od nich, a resztę to, co... A kufajek nie dawali? Nie. To, co myśmy mieli w tym ubraniu, żeśmy szli, bo trzeba było, chleba troszeczkę dawali już tam, tośmy musieli stać w kolejce, żeby dostać tą kromeczkę, po kromeczce dla całej rodziny chleba. To brat i ja, na zmianęśmy wychodzili. To czasami się stało i jak już się troszkę tyle było, to podeszło się do drzwi i już nie było chleba. I trzeba było wracać bez chleba. Bardzo było ciężko. Mamusia wymieniała co tylko mogła. Szła do kochoźniczek na wieś i za opiękny obrus, za tego, za pościelowy, te kapy na łóżka. I przynosiła odrobinkę mleka, troszeczkę kartofelku, także na dwa dni mieliśmy troszeczkę po łyżeczce zupki po tego, tak żeby żyć, ale bardzo było ciężko. Ale ja nareszcie dostałam pracę jako niańka do dziecka jednorocznego u Rosjan. Jakichś bogatych Rosjan? Proszę, kim oni byli z zawodu? Kim oni byli? On był inżynierem kolejowych dróg, tak się mówi, kolejowych dróg, tak. Jeździł po całej Rosji, dyrektorem, nie inżynierem, dyrektorem tych dróg. A ona pracowała w biurze.
Rosjanka i ja tam poszłam do nich, mieszkałam u nich i oni mieli, co tylko dusza zapragła, wiecie, wszystko, wszystko. Tam była taki pokoik, to było zapakowane jedzeniem. A ona raz w tygodniu dostawała dla siebie taki prowiant na dziecko i na siebie i na męża. To ona pakowała mi to wszystko, po troszku, było niedużo tego, ale to było zbawienie dla mojej rodziny. I ja na niedzielę mogłam to wziąć, zanieść do domu, 5 kilometrów miałam od tego. Zapomniałam to miejsce, jak się nazywało to miasteczko. To był dość mocno zaludniany teren, tak? Posiałki były blisko siebie. Nie, nie było bliskie. Następny posiałek był chyba jakieś 15 kilometrów. Tak, nigdy tam nie byłam, nigdy nie byłam. A nasz był dosyć, nie było za blisko. No i to był chyba jeden jeszcze w obrębie Archangelska, a resztę już wszystko było na Syberii. Tak. No i to nam dużo pomogło, ale długo nie pracowałam, bo ten Rosjanin, ten dyrektor dostał przeniesienie i ona chciała, żebym ja z nimi jechała, polubiła mnie, ale ja powiedziałam, że ja rodziny nie opuszczę, że zostanę z rodziną. No i tak się tak dalej. Później przyszło nasze wyzwolenie. Zostaliśmy wolni ludzie. To była... Jeszcze wcześniej, czy była jakaś opieka lekarska tam? Tak, mieliśmy doktora, też zapomniałam powiedzieć, Niemiec. On był więźniem. Już wtedy był więźniem, bo to już było w czasie wojny rosyjsko-niemieckiej. Ale on, ponieważ był doktorem, miał prawo poruszania się w jakimś oddaleniu. Tak. I mój ojciec bardzo zachorował przy cięciu tego drzewa. No i jedna pani umiała po rosyjsku, to ona tak doglądała, przychodziła do domu, pytała się, czy wszystko jest w porządku. No i mamusia poszła do niej i powiedziała, że tatuś jest bardzo chory i ona wezwała tego doktora. I ten doktor przyszedł do nas i coś przepisał tatusiowi, także pomogło i poprosił mamusię, czy by mu pomogła od czasu do czasu uprać bieliznę. Mamusia się zgodziła. I on nam za to nie płacił mamusi, tylko nam za to, jak przyszedł po tą bieliznę, przynosił buteleczkę tranu. Brat mój w tym czasie dostał ślepotek. Taka kurza ślepota się nazywa, że się wieczór nie widzi. I to też ten tran go wyleczył z tego. Także może ten tran ocalił całą rodzinę, że nikt nie zginął tam. Wyjechaliśmy z Rosji. Ale wyjazd był ciężki, bo jak dostaliśmy amnestię, zostaliśmy już bez żadnej opieki. Czy wiele osób umarło tam? O Matko Boska, w naszym posiłku, no codziennie był pogrzeb. To było z głodu, z głodu i z różnych chorób. Coś dostała jakaś pani, zrobiła i dostała skręt kiszy i zmarła. Ale pani mówiła, że dziecko się tam, brat pani się urodził. Kto odbierał? W szpitalu, zabrano mamusię do szpitala, tak? I dziecko się urodziło w szpitalu i później wrócili mamusię, tak. Był w szpitali i widocznie ciężko chorych zawozili do szpitala, tak, ale w naszej rodzinie tylko mamusia, jak miała to dziecko, tak. No i... Jak dowiedzieliście się Państwo o tym, że tworzy się Wojsko Polskie? O Wojsku Polskim dowiedzieliśmy się dopiero, to znaczy mieliśmy prawo wyjazdu i dowiedzieliśmy się, że gdzieś na południu formuje się Wojsko Polskie. A ktoś to powiedział? Kto to powiedział? Po prostu... Tak, jedno do drugiego, jeden do drugiego. I tak się tylko plotka szła po tym posiłku i tak żeśmy się dowiedzieli. No i teraz za wszelką cenę chcemy wyjechać. Ale żeby wyjechać, musieliśmy mieć już własne pieniądze, żeby sobie opłacić podróż barką taką odkrytą naturalnie. Bo Wyczegna rzeka była, to tą Wyczegną gdzieś nas dowieźli do pociągów, a później pociągami dalej na południe. Czy pani ojciec płacili za Neronplast? Bardzo malutko, ale płacili, ale za chleb, jak poszliśmy, to trzeba było zapłacić, tak. No i także nic nie można było zaoszczędzić z tych pieniędzy. To mamusia sprzedała jeszcze kilka wartościowych rzeczy, jakie posiadała, a ja z bratem zarobiliśmy na grzybach i na jagodach. Chodziliśmy do lasu, zbieraliśmy i było tam obok naszego posiłku wojsko chyba jugosłowiańskie. I to oni byli tacy niby to więźniowie, ale nie pracowali,
trzymali ich w zaokrąglonym, tym ogrodzonym drutami obozie i oni bardzo pragnęli tych świeżych owoców i tego czegoś świeżego. Mieli pieniądze i płacili nam bardzo dobrze za to. My na tych jagodach i tych grzybach z bratem zrobiliśmy pieniądze, że mogliśmy wyjechać. No i wyjechaliśmy. Jak oni się tam znaleźli? Nie wiem, po prostu powiedzieli, że tu jest wojsko jugosłowiańskie i że tego, że proszą o jagody, proszą o grzyby, oni sobie gotowali tam sami. To tak przez te druty myśmy podawali te jagody i grzyby, oni nam pieniędzy wtykali, nie pytali ile, ale bardzo dobrze płacili, bardzo dobrze. To tak przez kilka dni, nawet jak długo te jagody były i grzyby, to chodziliśmy i tak zarabialiśmy. No i jak mieliśmy już dosyć, wyjechaliśmy. No i to się zaczęło okropnie. Okropna męka. Bo gdziekolwiek stacja, to siedziała pani w środku, a naokoło były trupy. Przez noc, to dosłownie, jak nas było 20 osób, to 10 było trupów, 20 wychodziło z chorobą uszu, z czerwonką, znaczy z biegunką okropną. Straszne było. I tak jechaliśmy tymi pociągami, jechaliśmy. Później nas wzięto znowu na barkę przez rzekę Amudaria i zawieziono nas do Kirgistanu. To już prawie granica chińska. Jak długo trwała ta podróż? Ta podróż trwała chyba ze 3 tygodnie. Bardzo długo. I to już tak była zimowa pora. To jak nam musiała, jak tą pościel zamoczyła się na dole, to chciała wynieść na górę, to się nam topiła. To dobrze, że tam stali mężczyźni, to złapali ją już z wody, wyciągnęli. I okropnie było, głodniśmy byli, już i chore, dzieci były wszystkie chore, ta mamusia tylko tak koło nas chodziła. Jeść nikt nie dawał, straszne mękiśmy przechodzili. Ale jak zajechali... jakiś Rosjan po drodze, ludzi, którzy by nam pomogli? Nie, tak, nic nie było. Wodę braliśmy z tej rzeki, którą płynęliśmy i to, cośmy tam, kilka mamusia, lepioszek takich upiekła czy coś, Chińczyku. Te brudki takie i te ich ubrania takie, myśmy się bali okropnie. Ale przywitali nas serdecznie, zabrali moje młodsze rodzeństwo, dali im mleka. Mamusie przyniosły takiego świeżego ryżu, że mamusia sobie to ubiła, tak, i żeby ryżu gotowała i mleka nam przyniosły. No tak, że wyglądało, że na dobrze się zapowiada. No ale tatuś zaraz na drugi dzień poszedł do głównego miasta. W domu mam zapisane, ale tu nie mam, nie będę pamiętała. Ale to było w Kirgizji. W Kirgistanie, tak. Poszedł tam z bratem, żeby szukać tego wojska. Gdzie to wojsko jest? No i tylko dali papierki, dali wiadomości. Dalej trzeba jechać. Musimy wracać tą Amudarią i tam dopiero koło Buchari, Buchara i nic, przyjdzie mi to do głowy później. Więc byliśmy tam może 2 tygodnie na tym dobrym kołchozie. Poszłyśmy do pracy, zżynałyśmy pszenicę. Także nawet pszenicę tam mieli. No ale dawali nam i dobrze nam tam było. Po 2 tygodniach dali nam taką dwukołową furmankę z wołem i zawieźli nas do tej barki, bo w tą stronę tośmy, zdaje się, szli 60 km, tak, do nich, do tego posiołka. A z powrotem nas ci kołchoźnicy zawieźli z powrotem do tej Amudarii. Tam żeśmy czekali, aż ta barka przyszła. Siedliśmy na tą barkę i wróciliśmy do posiołku. Przyjechaliśmy do posiołku koło Kizeltepo. Posiołek, nie wiem jaki, numer jakiś tam miał, nie miał nazwy. Kermene, to było jedno z tych, tak jak Buchara, Kermene, no i dużo innych, ale naprawdę nie pamiętam wszystkich, tak. Ale myśmy zostały koło Kermene, koło tego Kizeltepo i tam żeśmy się zadomowiły. Tatuś już poszedł do wojska, brat poszedł do junaków, a nas, siostrę i brata zabrali do... sierocińca.
dlatego że sierociniec dostawał malutką pomoc. To, żeby dzieci nie umarły na tych kołchozach, to wzięli ich dwoje do tego. Ja zostałam z mamusią i z tym malutkim braciszkiem, który strasznie zachorował na oczy. Jak żeśmy pojechały do tej, właśnie tam byłyśmy, jeszcze powiem króciutko, jak żeśmy się żywiły na tym kołchozie. Kopałyśmy ziemię, wyznaczali nam kawałek ziemi, ja z mamusią łopatą kopałyśmy. Jak się wyrobiło normę, to się coś dostało. Garstkę kukurudzy. I trzeba było tą kukurudzę na takich dwóch kamieniach mleć i z tego piekły, mąką się, tą wodą się rozrobiło i w takich okrągłych piecach paliło się tylko tymi patykami z waty. Watę zbierali tam ludzie, tak, na tych, tutaj, na tym koło tego Pizetepo. I tam w tym piecu się zagrzało i od uzbeczki jakieś pożyczyłam sobie rękawice i tak upiekłam kilka tych lepioszek i to było nasze jedzenie. A jak żeśmy robiły to jedzenie, jak żeśmy nie dostały za tą pracę, jak żeśmy nie wyrobiły tej normy, to przychodziły te uzbeczki, to już było na Uzbekistanie, tak. To uzbeczki były bardzo leniwe i one nam przynosiły takie miski i tak postawiały pod tej naszej kibitce, kibitkę nazywaliśmy, pod ścianą i myśmy przychodziły z pola, mamusia zasypiała mojego braciszka Czesia, zostawał sam na noc, a myśmy brały te miski jedna po drugiej i szłyśmy, tam był taki ten kamień i tam żeśmy myły to. I wtedy wkładałyśmy tą mąkę z powrotem do tych misek, co była kukurydza czy pszenica i kradłyśmy troszeczkę. I to ukradłyśmy troszkę i przypinałyśmy sobie gdzieś tak, żeby jakby ktoś przyszedł, co żeby nie widziały. Ale one nam płaciły za to. Jedna dała garstkę mąki, druga dała troszeczkę kwaśnego mleka, trzecia świeżego mleka kozy. Tak, że już można było z tej ciężkiej pracy, bo to nocamiśmy tylko robiły z mamusią, tak, że myśmy spały może godzinę, może dwie na dobę. A rano już trzeba było, tylko mamusia z tym dzieckiem zrobiła i brała go. Brała go nawet i sadzała go na tym polu, na tej pościelce, on sobie tam siedział, a myśmy pracowali. I ja się tam poderwałam, chciałam raz wykończyć to swoje i pomóc mamusi. Jak podeszłam mamusi, łopata upadła w jedną stronę, ja w drugą. Okropnie się poderwałam. Do dzisiejszego dnia nie mam zdrowia, bo mam strasznie poprzestawiane wszystko wewnątrz. Nikt mi nie pomógł. Nie byłam w żadnym szpitalu, u żadnego doktora, nie było żadnej pomocy na Uzbekistanie. Nic. Tylko tak, przyszedł pan i o żadnej wiadomości o ojcu nie mamy. Tylko posłuchy, że ojciec zmarł. Ale pewnego poranka przyszedł pan, znaliśmy go z Rosji, z posiołka, pan Tęcza, i mówi, niech pani pakuje co może, ja was zabiorę do Kiermene. I pani musi tam poszukać męża, żeby się zarejestrować, bo jak się pani nie zarejestruje, to zostanie tutaj na wieki. No i spakowałyśmy cośmy mogły i pojechałyśmy do tej Kiermene. I tam, jak ja, przyjechałyśmy w nocy, usiadłyśmy na takim malutkim placu i siedzimy. Tak jedna na drugą głowę położyła, mamusia trzyma braciszka, on miał może wtedy 9 miesięcy i tego. I zasnęłyśmy, rano się budzimy, ja tak odkładam rękę, ktoś rękę na mnie chce, to ktoś nogę, a to wszystko już nieżywi ludzie, wszystko pomarło. Naprawdę, że tak naokoło nas było 8-10 osób. Trupy leżały już tylko. Przychodzili, zaraz zabierali. Z głodu. Tak. Już tak dążyli do tej Kiermene, że tam, ale nim się dostał człowiek, dostał od wojskowych władz jakąś przepustkę, że tam można już pójść do tej kuchni i żołnierze się dzielili swoją porcją z tymi cywilami. To przeszło też kilka dni, bo tu strasznie dużo ludzi przyjeżdżało. No i ja popatrzyłam na to wszystko, a już miałam 15 lat wtedy chyba. I mówię, mamusiu, ja tu nie będę nawet 10 minut. A mamusia mówi, dziecko, ja muszę iść poszukać tatusia. Ja mówię, niech mamusia idzie szuka tatusia, a ja idę, szukam transportu z powrotem na posiołek. A tutaj już ogłaszają przez megafony, żeby ludzie wracali z powrotem do posiołku, bo tutaj jest tak dużo trupów, że nie mogą nadążyć chować. I że rząd pomoże, wojsko pomoże ludziom. No a że ja się zgłosiłam sama, do tej władzy poszłam, co odsyłali do posiołku z powrotem, to po prostu taką
nagrodę za to dostałam cały worek sucharów. Worek mi przysługiwał, a drugi worek za to, że się sama zgłosiłam. Mamusia zarejestrowała się, tatusia nie znalazła nigdzie, ale zarejestrowała się. Ten pan poświadczył, że widział tatusia tam i tam w wojsku. I już żeśmy zostali wojskową rodziną, wróciłyśmy na ten sam posiołek, tylko te rzeczy, cośmy zostawiły, koce, jakieś poduszka, jakaś co, już się nam nigdy nie wróciły. Zabrali i nie dali nam z powrotem. I tam żeśmy jeszcze były kilka miesięcy, wróciłyśmy do naszej pracy, już mnie nie wypędzali na pole, tylko w ofisie nosiłam takie papiery na inne kołchozy. Oni tam wypełniali te rachunki robili i na te inne kołchozy ja zanosiłam, to już taką pracę miałam. A mamusia jeszcze chodziła biedna, ale nigdy normy nie wyrabiała. No i wtedy przyszło zawiadomienie, żeby już jechać bliżej wojska. I wtedy pojechaliśmy nie do Kermene, tylko do... Matko Boska. Nie powiem pani, bo naprawdę nie pamiętam. Tam już był zbiór rodzin i tam czekało się na transporty do Krasnowodzka. Tam trzeba było pociągiem, ale już wojsko się zajmowało nami. Przyjechaliśmy do, ale wszystko miało okropne biegunki, strasznie. No co, zanieczyszczone było, smród okropny. No ale tak nas napakowali, no, tak przywieźli nas tym pociągiem do Krasnowodzka. To jeszcze w pociągu moja mamusia karmiła jeszcze mego brata. I on już był taki, wyglądał zupełnie jak trup. I ciągle leciało z niego. To co, jaką jeszcze tam jakieś majteczki, jak miałyśmy jakieś coś, to wszystko podkładała i później to wyrzucała przez okno z tego, z pociągu. No i tak przyjechaliśmy do Krasnowodzka. I tam siedliśmy na ten na okręt. To krótko trwała droga do Pachlewi. No i w Pachlewi już nas wojsko witało, już było jedzenie, już były owoce, już było wszystko. Ale w Pachlewi jeszcze nie dostaliśmy budu z Pachlewi do Teheranu. Właśnie jak wyglądała ta podróż z Rosji do Teheranu? Do Teheranu. Czy Rosjanie się was czepiali? W Teheranie dopiero właśnie już było wszystko. Tak, już tam były oficjalne władze. W tym Pachlewi to tylko aby takie przejściowe, aby tylko przejść. Czy Rosjanie w jakiś sposób wtrącali się do was? Nie. Nie, to już myśmy byli już wolnymi ludźmi, już nie. Już wszędzie, gdziekolwiek teraz powiedziałam, gdzieśmy byli, to już Rosjanie się nie wtrącali. To już nasze wojsko. Tylko musieliśmy się tam zatrzymać, więc Rosjanie, Uzbeki, Kirgizi dali nam tą chałupkę jakąś i jedni byli dobrzy, dali jedzenie, a drudzy nie mieli sami, to nic nie dali i tak się podobało. Jak przyjechaliśmy do Teheranu, braciszek mój był bardzo chory, mamusia zabrano do szpitala z dzieckiem, a ja wykradłam dwoje dzieci, ten sierociniec przyjechał też w tym czasie i ja prosiłam tą panią, żeby mi oddała brata i siostrę, a nie chciała, to wykradłam i dawali koce. I te koce takśmy zostawiali, spało się przed barakami, bo było bardzo gorąco w baraku. I tak żeśmy zostawiali te koce. No a ludzie wyjeżdżali i nie brali tych kocy. Poskładane leżały. A przychodzili, kto to byli ci ludzie, co w Teheranie byli? Persowie. Przychodzili, kupowali to. Nie wiem, po co im te koce. Te koce były nowe dane dla nas z wojska. No i oni za taki koc dawali 7 rupii. I ja tak widziałam, że wszystkie te panie sprzedają, to i ja sprzedałam jeden koc. Sprzedałam jeden koc, dostałam 7 rupii, poszłam, kupiłam pomarańczy, pomidorów, jajek, ukradłam te swoje dzieci, przez okno powyciągałam siostrę i brata i poszliśmy tak na daleko do tych baraków, piaski. Jajko włożyliśmy do piasku i ono się nam ugotowało. Jakiś nóż miałam, pokrajałam te owoce i jarzynki, zjedliśmy i wracamy do tego, a tu już policja chodzi i szuka tych ludzi, co sprzedawali te koce. No i naturalnie... Policja wojskowa czy też? Policja wojskowa, tak. Nasza polska wojskowa policja i tego. I chodzą i przyprowadzili tych, co się im sprzedawało i kto sprzedawał. No i pokazywali, no i pokazali na mnie też. No więc ja poszłam i...
płaczę naturalnie, bo te moje dwoje dzieci już samych w baraku, to poprosiłam jedną panią, żeby się nimi zaopiekowała, mamusia w szpitalu. No i mnie biorą na posterunek, poszłam, ale popadłam do jakichś możliwych dwóch żołnierzy. Jeden mnie pytał i pytał i pytał, dlaczego to zrobiłam, no bo głodna byłam, dlaczego sprzedałam, no bo widziałam, że inni sprzedają, a nie miałam pieniędzy. A chciałam, tak widziałam te piękne pomarańcze, pomidory i chciałam to kupić. No i tak targowałam się z nimi. A taki mieli też te prycze i jeden tak siedział na pryczy, nasz Polak wojskowy. I mówi, Staszek, wstydziłbyś się taką ładną dziewczynkę tak męczyć tymi pytaniami. No i on tam popatrzył na niego, ten co mnie tak przepytywał, a ja te pieniądze tak na jego biurku położyłam. I mówi, okej, idź do swoich dzieci, tylko nie sprzedaj więcej kocu. I te pieniądze mi oddał. No to jeszcze miałam parę groszy, to mogłam pojechać do mamusi, odwiedzić mamusię autobusem. No i znowu transporty i ja się podałam znowu na trasę, już jedziemy do Afryki. Już zaczyna się podróż taka, Karachi, Akbar. Pani, że tam zmarła pani siostra. A moja siostra, to muszę wrócić na chwileczkę do Rosji. W Rosji ona spotkała dziewczynkę, której matka zabiła się z rozpaczy za synem, który zginął w czasie wojny polsko-niemieckiej. I ten pan z tą córeczką przyjechali, byli w naszym posiłku. On pracował w rosyjskim biurze, bo mówił dobrze, władał rosyjskim. I popracował kilka miesięcy i został przeniesienie na inny posiłek. I zabierał tą dziewczynkę, a ta dziewczynka się tak zżyła z moją siostrą, były w jednym wieku i zżyły się, że jedna o drugą nie chciała zostawić. Mamusia chciała, żeby ten pan zostawił Marysię z nami, a on mówił, że jemu się lepiej powodzi, że Poli niczego nie braknie, niech rodzice pozwolą jechać z nią, jej z nim. A to było tylko 15 km do następnego posiłka. I mówi, wszędzie papiery mamy wyrobione w jedno miejsce, także się spotkamy na tym, jak nas będą wieźli i pojedziemy razem. I tak się pojechała ta moja siostra z tą Marsieńką. Pojechała, no i za dwa tygodnie są już transporty i my wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy i czekamy. Przyszła barka, już się pakujemy. No a mamusia prosi tego komendanta, że my czekamy na ten posiłek, że on tu ma dołączyć, bo jej córka tam. No on był grzeczny, godzinę kazał zaczekać. Ale po godzinie ludzie się już zaczęli denerwować, bo to czym jaśniej, no to lepiej jechać wodą. I pojechaliśmy. I tak gdziekolwiek żeśmy jechali, strasznie dużo jeździliśmy po tej południowej Rosji. Ona wszędzie za nami przyjeżdżała dzień później, 5 dni później, tydzień później, do Teheranu przyjechała 2 dni po naszym wyjeździe. Tak. Nigdy nie zobaczyliśmy się z siostrą. Siostra zachorowała. Jak znowu transporty były jej do Afryki, to albo dostała ślepą kiszkę, albo coś innego i musiała iść do szpitala, a później rozchorowała się na płuca i zamiast do rodziny wysłali ją do Libanu, do bardzo dobrego sanatorium, ale tam już od mnie nie przyjmowała, zrobili operację i 4 godziny po operacji zmarła. Tak straciłam siostrę w Libanie. No i tego. A my jesteśmy na kołchozie jeszcze, tak? W Teheranie już jesteśmy, w Teheranie. I jedziemy do tego. Jedziemy, no już teraz jesteśmy w ręku żołnierzy, my już mamy co jeść, już dostaliśmy jakieś takie sukieneczki, buty, 2 z lewej nogi, w wojsku, ale duże takie, ale już cośkolwiek mamy i jeść mamy, co z kuchni dostajemy wojskowej. No i tak, w Karachi, nie wiem, czy było pierwsze Karachi, czy Ahwazie, stoimy 2 tygodnie, bo to taka kwarantanna, w namiotach mieszkamy. Te kajoty, czy jak to się nazywają, te zwierzęta, co to tak, podchodziły pod same obozy, takżeśmy się bali, tak dobrześmy się tymi siatkami okrywali na tym, bo już łóżeczka miałyśmy malutkie w tych namiotach i wojsko już się opiekowało nami. Później do Ahwazu, w Ahwazie to był to Karachi później, bo Karachi należała do Indii wtedy, a teraz to już jest Pakistan, tak. No to do Indii, do Karachi. Tam byliśmy chyba 3 tygodnie. No okropne rzeczy widzieliśmy, na przykład takie puste pole w Indii i starzy ludzie byli wyprowadzani tam, żeby umrzeć. Tak, iżeśmy nieraz przechodzili, to tak wyciągali ręce, prosili pić i coś. Nikt się nimi nie opiekował. Ich ludzie, nie nasi, ich ludzie, tak.
No i nareszcie stamtąd przyjechaliśmy do Afryki. W listopadzie 1942 roku dobiłyśmy do Afryki. Dostałyśmy okrągły domek. Już byli ludzie. Także chyba ze dwa dni tylko byłyśmy na kuchni, a później już dostaliśmy prowiant. Braciszek mój, on miał wtedy może 11 lat, zbudował taki piecyk z kamyków. Także już mamusia mogła nam tam zupkę ugotować, nawet ciasto upiekło. No i ja bardzo pokochałam Afrykę, bardzo. Czy dowiedziała się Pani czegoś o ojcu później? A ciekawa rzecz, bardzo dobrze Pani zapytała. Jesteśmy w Afryce i dłuższy czas piszemy i do Czerwonego Krzyża i gdzie i do wojska. Ja już zaczęłam dostawać listy od chłopców z wojska, od przez wujka, przez brata, a od ojca nie mamy. Nareszcie pięknego popołudnia wróżki wróżą jedna przez drugą. No i że list na progu, na progu. No i dostajemy po południu list od tatusia, pisze. Jest we Włoszech, że przeszedł ciężki tyfus, jeszcze jakąś chorobę, ale że jest w wojsku, jest w tym we Włoszech. No i ucieszył się, jak go zawiadomili z Czerwonego Krzyża, że jesteśmy w Afryce. A jutro, tak dzisiaj jak od ojca przyszedł list, a jutro przychodzi list z Czerwonego Krzyża, że ojciec nie żyje. Takie były pomyłki, ale myśmy już były szczęśliwe, bośmy miały list od ojca, że żyje. No i tak w Afryce byłam 6 lat. Chodziłam do szkoły, do Krawieckiej, gimnazjum Krawieckiego. Miałyśmy ogólnokształcące przedmioty i zawodowe. No i należałam do 9 organizacji, było dużo organizacji, byłam bardzo czynna. Bardzo, bardzo lubiłam. Bardzo z przyjemnością wspominam teraz Afrykę, no i tak jak Pani widzi. Wszystko już starsze Panie, bo już po 65 lat mamy, ale lubimy się i z przyjemnością robimy te zjazdy i tak mniej więcej wyglądało moje życie. Dziękuję bardzo. Proszę. To mam wypełnić jeszcze tu przy Pani? Tak, jeśli Pani by to chciała. Okej. Czego zakryłaś? Tutaj,